Od kilku tygodni na dużym obszarze tzw. Hugobergu prowadzona jest wycinka drzew i krzewów. Likwidacji terenów zielonych w tej części miasta sprzeciwili się mieszkańcy Świętochłowic, głównie dzielnicy Zgoda. Mieszkańcy zaczęli się organizować i interweniować w wielu instytucjach i organizacjach. Władze miasta w związku z dużym poruszeniem wśród świętochłowiczan wydały oświadczenie, w którym poinformowano, że wycinka nie obejmuje terenów gminnych, a w szczególności użytku ekologicznego o nazwie Las na Górze Hugona. W informacji zwrócono również uwagę, że gmina jako organ administracji ma ograniczony wpływ na dokonywanie tego typu działań na terenach prywatnych. Obszar, na którym trwa wycinka, jest terenem prywatnym. Został on po części sprzedany, a po części oddany w użytkowanie wieczyste przez obecne władze miasta prywatnemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność deweloperską. Świętochłowiczanie, ale także mieszkańcy miast ościennych wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjazne Świętochłowice zawiadomili prokuraturę okręgową w Katowicach o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie sprzedaży tych właśnie terenów oraz wycinki drzew i krzewów wokół osiedla Góra Hugona. Na razie prowadzimy działania takie bardziej formalne, związane z informowaniem różnych organów i jednostek, osób, które mogłyby w jakiś sposób zainterweniować i pomóc wstrzymać tą wycinkę, która jest prowadzona. Z drugiej strony wiemy, że procedury jakby trwają i tak naprawdę nie da się tego zrobić w taki sposób, jak planowaliśmy. Natomiast te podpisy, te działania, które do tej pory zrealizowaliśmy w kontekście tego, jakie one przyniosą efekty, pozwolą nam zrealizować kolejne działania, jakie mamy zaplanowane. Powstała specjalna petycja skierowana do władz miasta, do prezydenta Świętochłowicy. Ile podpisów udało się zebrać pod tym dokumentem? Mamy dwie ścieżki podpisów. Z jednej strony taka bardziej formalna, gdzie mieszkańcy się sami podpisują i wiemy, że jest już ich ponad setka. Natomiast drugotorowo jakby prowadzimy zbiórkę podpisów online. Jest petycja przygotowana i tam jest już ponad 1700 głosów. Dziś na spotkaniu w jednej z restauracji mieszkańcy zbierają się, podpisują pod zawiadomieniem do prokuratury. Jakie fakty zgłaszacie jako stowarzyszenie, jako mieszkańcy w tym właśnie zawiadomieniu organów ścigania? Tam są też dwie kwestie. Jedna to jest ochrona przyrody. Uważamy, że działania władz miasta i procedury, jakie powzięto do sprzedaży tego terenu, niszczą przyrodę Świętochłowic. A z drugiej strony kwestia już samego wyboru wykonawcy, czy oferenta, który nabył tą ziemię, jest niejasna. Stąd chcemy, żeby odpowiednie władze, odpowiednie organy się tym zainteresowały i to wyjaśniły. Mieszkańcy nie ukrywają swojego oburzenia likwidacją terenów zielonych. Głośno manifestują swoje niezadowolenie ze sprzedaży obszaru, który do tej pory wykorzystywali m.in. w celach rekreacyjnych. Świętochłowiczanie zwracają szczególnie uwagę na to, że w mieście nie ma zbyt dużej liczby terenów zalesionych, dlatego tym bardziej dziwi fakt zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na Hugobergu. Świętochłowice to jest jedyny park zielony taki, może trochę zaniedbany, ale jednak jest dużo zieleni, drzew. Nie ma w Świętochłowicach innego parku. Trochę taki mały parczek jest w Świętochłowicach i bardzo mały w Ropaczowie, bo ja jestem tutaj mieszkańcem już od wielu, wielu lat i dlatego nie życzymy sobie wycinania tego, żeby kuchnia tym. Poza tym tam było kiedyś oznaczone takie duże tablice informacyjne, jakie się rośliny znajdują, jakie tam małe zwierzęta czy coś. Teraz to wszystko on zniszczy po prostu prezydent. Albo jest złym gospodarzem i chce tą ostatnią nam oazę tego spokoju, bo tam jest tor rowerowy. Młodzież tam ćwiczy czy jeździ sobie na tych rowerach. Też nie zajmują się gdzieś po kątach nie narkotykami, czy tam nie piją piwska, tylko bawią się na rowerach. Dorosłych dużo tam spaceruje z psami, czy w ogóle biegają ludzie. Potem gdzie? Na miasto? Samo miasto to jest nic. Tu poza tym nie ma przemysłu. A on jeszcze tam teraz to muzeum wybudował, wyremontował to prezydent. Na to trzeba wszystko łożyć. Dużo przedsiębiorstw w Świętochłowicach upadło. Poza tym jest masa ludzi, którzy kiedyś pracowali w Świętochłowicach. Ja sam pracowałem w którymś budzie w Lipinach, tam nas było 2,5 tysiąca. Teraz nie ma tego, to się rozleciało, tam są jakieś małe działy tam, czy jakieś magazyny. To nie przynosi zysku. Tu trzeba ściągać przedsiębiorczość, żeby kuchnia ktoś płacił te podatki, bo jak nie ma podatków,
Nie ma. A urząd się rozrasta, coraz to nowe budynki bierze. Kiedyś był urząd stanu cywilnego w głównym budynku. Teraz już jest nowy budynek po partii tam, nie? Zabrany. Inny budynek socjalny tam znowu kiedyś, gdzie Bank Śląski był, na rogu Bytomskiej. Też jest znowu zabrany. Na co tyle urzędników i po prostu to wszystko kosztuje. To są ogromne pieniądze. Przecież nikt za 1000 zł teraz nie pracuje, nie? Tylko trzeba... Słyszałem, że pan prezydent ma zamiar odejść. Może na złość nam robi teraz mieszkańcom, żeby po prostu jeszcze ostatnie rzeczy sprzedać i tyle. Źle się żyje w tej okolicy. Brakuje naprawdę powietrza. W momencie, kiedy są upały, odór, który się unosi z nastawu Kalina, rozprzestrzenia się po całej okolicy. Także to, że ktoś bez naszej opinii wyciął las, nasz las, bo traktujemy to jako nasz zakątek, tak? Miejsce spacerów, gdzie się wychowywałam ja, wychowywała się przez pierwszy okres moja córka. Moja córka znała każdy zakątek tego lasu. I nagle 10-letnie dziecko mnie pyta, mamo, ale dlaczego? Jak mogliście do takiego czegoś doprowadzić? No właśnie, jak mogliśmy doprowadzić? Nikt nas nie zapytał o zdanie. Nikt, absolutnie nikt. Miasto stoi na stanowisku, że żadne prace wycinkowe nie są prowadzone na terenach gminnych, na terenie użytku ekologicznego. Prace prowadzi obecnie prywatny inwestor. Oczywiście, to się nie mija z prawdą, ponieważ tereny zostały sprzedane wcześniej, a prace wykonuje się tylko na tym terenie, który został już sprzedany. Więc tutaj rzeczywiście miasto nie kłamie, nie są prowadzone prace wycinkowe na terenie miejskim. Czego Państwo jako mieszkańcy Świętochłowic teraz by oczekiwali? No, wycinka trwa, chyba trudno będzie ją zatrzymać. Nie sądzę, że... powiem tak, trzeba ten teren i tak już uporządkować. To jest teren stracony. Mamy cichą nadzieję, że sprawa zakończy się pomyślnie tak jak w Łebie, gdzie również na prywatnej działce inwestor wyciął sporą część lasu i później pod nakazem zewnętrznych władz niestety musi to wszystko obsadzić z powrotem. I taki nasz jest cel. Wstrzymać inwestycje, uchronić to, co jeszcze nie zostało wycięte i doprowadzić do tego, że ten teren znowu zostanie zalesiony. Podjęto działania, które rozpoczynają pewien proces. Według mnie jest to proces parcelacji terenów zielonych na górze Hugona, który może się zakończyć tym, że ten użytek zielony zacznie zamierać. I w pewnym momencie nie będzie problemu z podjęciem decyzji o jego likwidacji. Więc jeżeli zlikwidowane zostaną otuliny tego użytku ekologicznego, tak jak wycięto ten las, który już w tej chwili leży pokotem, to następna faza będzie taka, że zwierzęta, wymiana roślin, ptaków, to wszystko zacznie zamierać i ten użytek, który do pewnego momentu się rozwijał i był takim ewenementem w tej części przemysłowej Górnego Śląska, no straci te swoje walory i przestanie spełniać tą funkcję i będzie można powiedzieć, że jest, nie spełnia tych rygorów, które powinien spełniać użytek ekologiczny. I dlatego uważam, że w tej chwili trzeba zatrzymać ten proces. Ale to jest jedna część zagadnienia, a druga część zagadnienia to jest szersza, dotycząca całych Świętochłowic. Mamy kilka takich ciekawych miejsc, które jeszcze są do uratowania, a już są jakby zagrożone, chociażby uroczysko w Piaśnikach, gdzie trzeba już w tej chwili podejmować kampanie społeczne i przekonywać do ich ochrony. Bo za chwilę może się okazać, że tak jak z tą wycinką na górze Hugona, jakimiś dziwnymi metodami, bez ujawniania wszystkich danych, tak żeby opinia publiczna się nie zorientowała, co jest przedmiotem przetargu, może to zostać przekazane do sprzedaży, a następnie do likwidacji. A więc to jest w moim przekonaniu część większej całości. Problem polega na tym, że zresztą tak jak przy wszystkich chyba tematach, że absolutnie ten brak komunikacji społecznej, to jest po pierwsze, prezydent w ogóle nie współpracuje, absolutnie na żadnym szczeblu, tutaj w żadnym zakresie, w żadnym temacie w tym mieście. W związku z tym, tak jak i moi poprzednicy, którzy się wypowiadali, te wszystkie spotkania, które dotychczas były, nam już nie pozostaje w tej chwili nic innego, bo w tej współpracy z prezydentem nie ma, odpowiedzi na żadne z naszych pism, wniosków, interpelacji nie ma. Pozostaje nam to, co się już dzisiaj dokonuje. Podpisują mieszkańcy, ja również się pod tym podpisuję, zawozimy wniosek do prokuratury. W związku z tym, że mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa przez władze miasta, a że mamy podejrzenie, to chcemy wyjaśnienia tych spraw. Świętochłowiczanie czekają teraz na działania śledczych.